Czy nasze meteo jest zaniedbane? Zapraszamy do meta. Witam Was tutaj, cześć i często nasz. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy na Meta. Na pytanie, które postawiłem przed intrem, odpowiem już za chwilę, ale najpierw połączmy się z Jakubem Sykutem. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj pod przystankiem kolejowym Warszawa Stadion. Właśnie tutaj ma dojść do przebudowy linii średnicowej, co wiąże się z rozkopaniem nasypu kolejowego. Ma tutaj powstać również 5 wyjść bezpośrednio łączących metro z pociągami. Niestety do inwestycji najprawdopodobniej nie dojdzie, gdyż miasto twierdzi, iż nie ma na to pieniędzy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, już po maturach, zaczynający wakacje, Jakub Sykut. Teraz już mniej więcej wiecie, o czym w dzisiejszym odcinku Wam opowiem. Ale po kolei. Odpowiadając na pytanie, czy nasze metro jest zaniedbane, od razu mówię, że nie, ponieważ jest modernizowane i naprawiane. Jednakże, czy odcinki istniejące są już rozwijane? Tutaj zaczyna być problematyczne. Na pewno określę Wam sytuację, jak wygląda aktualnie sytuacja metra w Warszawie. Mamy pierwszą linię metra. Mamy jeden główny węzeł przesiadkowy, będący stacją metro Młodziny. Był on budowany trochę z innym zamysłem działania. Aktualnie tramwaj dwójka odjeżdża z przystanku, który w ogóle nie miał istnieć i prawa bytu, i cały węzeł miał być inaczej skomunikowany, aby tramwaje w kierunku centrum mogły szybciej wyjeżdżać. Jest planowana jego przebudowa. Jednakże od dłuższego czasu się tylko mówi, że jest planowana. Tak samo węzeł metro Wilanowska cały czas wygląda, no jak wygląda. Nie jest to najwygodniejsze dojście do pętli autobusowej. Wygodniej się wsiada już w tramwaj, jedzie do Niedźwiedziej i tam się dopiero przesiada. Co jest trochę kuriozalne, że mamy węzeł metro Wilanowska, ale wygodniej jest podjechać tramwajem i dopiero się przesiąść w autobus. Natomiast, idąc, wracając do naszej drugiej linii metra, mamy podobne sytuacje. Tutaj tak samo, miały być wielkie węzły przesiadkowe. Tak samo jak na Młocinach, ma być węzeł metro Lazurowa, metro Karolin, czy nawet na Brudnie ma być wielki parking w parku Jedź. Jednakże są plany, robione są projekty, a pieniędzy jak nie ma, jak nie było. Przynajmniej tak urząd miasta naszego twierdzi. Stołecznego Warszawa, że pieniędzy na to nie ma, są bardziej priorytetowe rzeczy. Czyli w skrócie można by stwierdzić, że budowa metra jest jednoznaczna, buduje się metro, a później już się go nie rozwija. To, co jest aktualnie istniejące, tylko trzeba utrzymać w takim stanie, aby dało się po nim jeździć. Oczywiście w dobrym stanie, no chyba że niektóre oświetlenia się tam wyłączają, ale w ogólnie dobrym stanie. Są nawet malowane niektóre stacje po długim czasie, ale są malowane. I wszystko działa i jesteśmy zadowoleni. Co jednak właśnie z rozbudową? Podobna sytuacja jest właśnie na stacji Stadion Narodowy, gdzie faktycznie jest już gotowy jeden peron do naszej trzeciej linii metra na Gocław. I w tym miejscu można by powiedzieć, że miasto chce po prostu przyoszczędzić pieniądze. Jeżeli mają już gotową całą stację, nie będą musieli nic kompletnie nie robić poza przyłączeniem energetycznym i innych technicznych częściach, jednakże faktycznie samej części budowlanej ciężkiej nic nie będą tutaj musieli robić. I w tym się zgodzę. To jest dobre myślenie. Jednakże istnieje tutaj takie już nasze połączenie, że jeżeli wyjścia z metra nie powstaną jednocześnie z budową metra, miały takie sytuacje na stacji metro Świętokrzyska, metro Politechnika i innych stacjach, jeżeli nie powstaną faktycznie przy budowie, to nie powstaną już w ogóle. I to jest największe kuriozum, które bardzo mnie prześladuje. I o czym ja tutaj mówię? Mówię tutaj oczywiście o stacji metra Stadion, tak jak już mówiłem, i o wyjściach bezpośrednich z stacji naszej, Stadion Narodowy, do stacji kolejowej PKP Stadion. Stacji kolejowej to jest przystanek kolejowy tak naprawdę, ale już się przyjęło, że mówi się na to stacja kolejowa. No i tak, o co tu dokładnie chodzi? Chodzi o to, żeby były bezpośrednie wyjścia podziemne, prosto z hali odpraw, tam gdzie kasujemy bilety, bezpośrednio na wszystkie perony stacji Stadion. Tam akurat są dwa perony, w ten sposób, żebyśmy podjeżdżali schodami pod torowiskami, bezpośrednio na wysokości naszych peronów, schodami ruchomymi, a później byśmy wjeżdżali na perony. Jest to według mnie bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj macie teraz dokładnie pokazaną mapę aktualną stadionu i projekt, jakby to wyglądało.
No i tak, ten projekt, dokładnie to wyjście, Sykut mówił, że to już miało powstać, ale ja tutaj doczytam dokładnie informacje. To wyjście miało powstać, jednakże ze względów technicznych na istniejące, no bardzo stary ten nasyp i inne rzeczy, nie było bezpieczne budowanie pod naszym nasypem kolejowym naszych przejść do tych wszystkich rejonów. Dlatego to nie powstało, a PKP PLK nie chciało zamykania po kolei naszych torów, żeby móc to wybudować. Dlatego z tego projektu zostało zrezygnowane i wybudowane specjalne tutaj schody ruchome w tym miejscu, no i całe zadaszenie. Tu mamy ten nowy daszek, dzięki czemu idzie się wygodnie. Wydaje się, że to jest idealne rozwiązanie, tak? Nie mamy wyjścia tutaj, ale idziemy sobie tędy i bezpośrednio wchodzimy na wszystkie plany. Jednakże, jeżeli jesteśmy osobą niepełnosprawną, taki mały fragment tutaj tylko chciałem pokazać, to wyjeżdżamy windą w tym rejonie. Później jedziemy sobie tutaj, na naszym wózku inwalidzkim i wjeżdżamy tutaj trzy razy, w jedną, w drugą i w trzecią. Jedziemy ponad takim bardzo powolutkim podnośniku, po czym dojeżdżamy do tego rejonu, no i wjeżdżamy dopiero tutaj windą. A tak, byśmy przejechali tu, winda tu, byłyby dwie windy. A ten zygzak, którym się tutaj jedzie, naprawdę nie jest wygodny, od razu wam mówię. Także to jest pierwszy problem. Drugi problem jest wersja bardzo wygodna. Po pierwsze, jeżeli idziemy tędy, to musimy wyjść na powierzchnię, co prawda pod daszkiem, ale ja wam od razu z góry mówię, że ten daszek dużo nie daje, nie chroni przed deszczem, ponieważ on jest tak wysoko zawieszony i on jest tak wysoko zawieszony i tutaj ta przestrzeń jest taka duża pomiędzy naszą ulicą a faktycznym daszkiem, że deszcz tutaj spokojnie pada. To nawet przed wiatrem to nie chroni, przed deszczem słabo chroni, przed śniegiem faktycznie chyba najbardziej chroni, ale to w zimę to wiadomo. No i stąd musimy wyjść. Idziemy sobie bezpośrednio tutaj i dopiero wchodzimy na przejście. Gdyby było przejście podziemne, nie byłoby jeszcze deszczu, śniegu i innych problemów i byłoby ciepło. To też na pewno jest jeden z dobrych rzeczy. Myśmy bezpośrednio stąd wyszli i poszli sobie na naszą stację. No wiadomo, tam na pewno nie jest może ciepło, ale wiemy, o co chodzi. I trzeci, najważniejszy element. Stacja, stadion narodowy, metra, jest stacją przesiadkową pomiędzy drugą, trzecią linią metra i węzłem kolejowym. W przyszłości tutaj jest właśnie planowany tylko jeden z główniejszych węzłów przesiadkowych w całej Warszawie. Jeżeli będziemy mieli tylko to jedno, bardzo małe i wąskie przejście, bo to nie jest duże wejście, od razu wam mówię, możecie zobaczyć teraz na zdjęciach, że to wejście naprawdę nie jest dużych rozmiarów, ze schodami ruchomymi, które są postawione po drugiej stronie, tak że nasz ruch pasażerów musi przechodzić z jednej na drugą stronę, żeby w ogóle logicznie tam dojść. No wiadomo, normalnie się idzie prawą stroną, a schody ruchome są po lewej. Więc już się nasz tam ruch krzyżuje. To takie są mankamenty, ale jednak to coś jest. I bardzo małe jest to wyjście. To jest najmniejsze wyjście na całej stacji Stadion Narodowy. Wyjeżdżamy tu i idziemy do stacji. A tak byśmy normalnie wjeżdżali tutaj schodami ruchomymi bezpośrednio do naszej stacji. To byłoby o wiele lepsze, o wiele wygodniejsze i bardziej pomyślane też na przyszłość. No i tak, dlaczego powiedzieliśmy, że miasto twierdzi, że na razie tego nie chce budować, ale na razie? Oficjalna informacja od miasta jest taka, że proszą, aby PKP wybudowało tutaj takie miejsce, żeby spokojnie oni mogli to wybudować i w przyszłości przyłączyć, bo miasto w tym rejonie planuje w przyszłości zagospodarowania różne, aby to można było ciekawie zagospodarować. Czyli w teorii jest możliwość, że to wybudują. Czy to wybudują? Wątpię. No ale jest, tak? Jest taka możliwość. I wtedy bezpośrednio z tego miejsca nie jest już nawet planowane połączenie z naszą stacją, tylko połączenie po tej stronie. I to połączenie jest według mnie bardziej ważne niż to w tym rejonie. Dlaczego? Ponieważ jeżeli byśmy mieli iść, tutaj byłyby nasze mieszkania i byśmy mieszkali sobie w tym miejscu. I byśmy chcieli pójść do stacji metra. Tam mamy dwie opcje. Albo idziemy tędy, tam do góry. Albo idziemy tędy przez stację kolejową i tu wchodzimy do metra. A tak byłoby tutaj dokładnie wyjście z metra. One były planowane już wcześniej, ale nie powstały, tak jak już mówiłem, z tych wszystkich powodów. I to wyjście jest planowane w przyszłości, kiedy tu będzie zabudowa. Czy powstanie? Wątpię. Jeżeli nie powstanie teraz podczas przebudowy linii średnicowej, to bardzo wątpię, żeby jakiekolwiek wyjście z naszej stacji Stadion Narodowy i jeszcze kiedykolwiek powstały. Także to jest problematyczne. Drugi schemat, który możecie teraz zobaczyć, to jest drugie wyjście, a mianowicie gdzieś tutaj w tym rejonie, ja nie widzę tych schematów, macie je nałożone tam w programie do montowania, jest tutaj i to jest wyjście bezpośrednio od peronu w drugiej i trzeciej linii metra, tam co jest ten dziwny łącznik na górze, z tej antresoli pod skosem idzie bezpośrednio w tym rejonie do wyjścia do tych przyszłych terenów zabudowanych.
Jeżeli to by faktycznie powstało, to by była naprawdę bardzo dobra inwestycja. Już nie mówiąc o tym, że tu mamy takie jedno bardzo ciekawe wyjście, które jest kompletnie po nic. No bo jeżeli macie to wyjście z metra i macie to wyjście z metra, to z tego wyjścia to gdzie pójdziecie? Jakby tu nawet nie ma postoju do taksówek, tu nie ma nic, tu jest jeden śmietnik, który możecie zobaczyć. To jest jedyna rzecz, która tutaj jest po danej drodze. Ale wracając do meritum. Nasza stacja metra raczej nie powstanie tutaj z dodatkowymi wyjściami i to już nie jest taka pierwsza sytuacja. I nie mówię tutaj konkretnie o meszy. Ponieważ przebudowa linii średnicowej, jak możecie widzieć z mojego kanału, jest dosyć bardzo ważną inwestycją. I tutaj zwrócę się wprost do naszego prezydenta Rafała Trzaskowskiego, bo wiem, że niektóre filmy chyba obeglądał. Panie Rafale Trzaskowski, ja rozumiem, że pan może nie jest na styku z naszą władzą, czyli z PKP, bo wiemy oczywiście, kto tutaj zarządza PKP, ale jak powstawała stacja Stadion, no to jakoś to mogło wszystko powstać. I ja rozumiem, że może nie za bardzo chce pan się układać tutaj z naszymi kolejami i tak dalej. Jednakże brak tworzenia łącznika pomiędzy stacją Metro Centrum Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna, tak samo pomiędzy stacją Warszawa Stadion a stacją Metra Stadion Narodowy i innymi węzłami przesiadkowymi na linii całej średnicowej, która jest przebudowana teraz. No jest na moją przyszłość ta przebudowa jest robiona i nie będzie później możliwości takiej konkretnej dalszej przebudowy. To może ten jeden raz jest warto się z nimi dogadać i to stworzyć, bo kolejnej takiej szansy już nie będzie. A jak będzie, to za 50 lat. A wtedy to ja już będę stary, a pana może nawet tu już nie będzie. Dlatego proszę wysłuchać ten mój drobny apel. Ja jeszcze specjalny film z takim napisem apel do Rafała Trzaskowskiego jeszcze zrobię. I zobaczymy. A tak jak mówiłem, łącznik pomiędzy stacją Metro Centrum a stacją Warszawa Śródmieście PKP i Warszawa Centralna też nie jest planowany w budowie, bo się nie dogadaliśmy. Także niestety taki jest problem tutaj z tą inwestycją. Jedyny pozytywny aspekt jest tego, że jutro wleci Warszawa Zachodnia, jeśli mi się uda. Natomiast co jest jeszcze ważniejsze, to to, że na stacji Warszawa Zachodnia miasto się w miarę dogadało, ale to chyba dlatego, że to bardziej tramwaje warszawskie się z nim dogadało i przystanek podziemny tam faktycznie powstanie. Gdyby nie Warszawa Zachodnia, moglibyśmy stwierdzić, że miasto i koleje to swoi wrogowie. Do zobaczenia już wkrótce. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak jak mówiłem, jutro albo pojutrze pojawi się kolejny odcinek zachodniej, czyli warszawskiej średnicy. Cześć!